Cześć, to ja, Wojtuś Pietraszek i poznajcie zespół Adder. Polski zespół pochodzący z tych? Z Tychów? Tych? To jest album, jaki zakupiłem od nich, gdy razem z nimi graliśmy. Daty koncertu sobie akurat w tym momencie nie przypomnę. Jednak no, tutaj wam pokazuję, jak wygląda sama okładka, jaki mamy tutaj skład zespołu. Wszystko sobie można obczaić. Ciekawie grają i z tym zespołem też wiąże się bardzo dla mnie osobiście oczywiście ciekawa historia. Znaczy ciekawa, no taka ciekawostka, zagwostka, takie coś. Że jak dopiero zaczynałem grać na gitarze w zasadzie, czy był to pewnie rok 2002 czy 2003, nie pamiętam dokładnie, może wcześniej, i sobie graliśmy z zespołem moim, w którym grał też mój brat i tam kilku znajomych, mieliśmy salkę w naszym takim jednym pomieszczeniu, no i naturalnie też mieliśmy tam jakiś komputer i jakaś muzyka była ściągnięta. I właśnie tam, nie wiem jakim cudem, nie wiem skąd, ściągnąłem parę utworów jakiegoś zespołu, które mi się bardzo podobały, naprawdę bardzo mi się podobały, fajne. Wtedy jeszcze byłem właśnie na etapie słuchania takiej dużo lżejszej muzyki, znaczy w zasadzie różnej, no Arch Enemy czy tam Children of Bodom to są w zasadzie nie jakieś super lightowe zespoły, ale też słuchałem właśnie troszkę lżejszej muzyki, no i właśnie miałem tak jeden fajny kawałek, który bardzo dużo razy słuchałem i się nim fascynowałem. No i właśnie jak zaprosiliśmy ich na koncert Adder, to w pewnym momencie jak grali koncert, po prostu usłyszałem coś, takie déjà vu jakby. Po prostu zacząłem się zastanawiać, skąd znam ten numer, który grali, i dopiero później, jak już kupiłem od nich płytę, okazało się, że grali ten sam kawałek, który grali w zasadzie 10 lat wcześniej. To był numer 8, Unattended Man. Głównie też chyba przez tą taką ciekawostkę podoba mi się ten zespół. Oczywiście o gustach się nie ma co dyskutować, no ponieważ każdy ma inne. Jednak oczywiście to są moje gusta i mam nadzieję, że większości z was też przypadnie do gustu. Ciekawie naprawdę grają. Warto sobie ich posłuchać, warto może kupić album, nie pamiętam, czy to kosztowało dużo, czy niedużo. No i popuszczam wam kilka krótkich fragmentów, tych, które mi się najbardziej podobają, a po resztę zapraszam na ewentualnie kanał Addera, czy stronę facebookową Addera. Także zapraszam do posłuchania i papatki. We'll be right back.
Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!